Zero. To co wcześniej wspomniałem, może tutaj jeszcze sobie wyróżnienie włączę i właśnie z, z eurokodem zerowym, czyli wszelkie zasady, które są tam zawarte, też tutaj w eurokodzie piątym przy projektowaniu drewna musimy spełniać. Należy także spełnić dodatkowe wymagania, które w tym poniższym podziale są tutaj wypisane. I jeżeli chodzi o dalsze wymagania, to Uznaje się za spełnione te tutaj z rozdziału drugiego, jeżeli obliczenia są prowadzone metodą stanów granicznych z uwzględnieniem metody współczynników częściowych według eurokodu zerowego i według eurokodu pierwszego oraz dotyczących wytrzymałości, użytkowalności i trwałości według eurokodu piątego. Wymagania dotyczące niezawodności konstrukcji, czyli jeżeli wymagane poziomy niezawodności są zróżnicowane, należy je uzyskiwać odpowiednio dobierając zarządzanie jakością podczas projektowania i wykonywania konstrukcji, także tutaj zgodnie z częścią zerową z załącznikiem 5. Jeżeli chodzi o projektowy okres użytkowania i trwałość konstrukcji, również tutaj do części zerowej Eurokodu, odpowiednich rozdziałów mamy odwołanie. Jeżeli chodzi o zasady projektowania metodą stanów granicznych, to w modelach powinniśmy uwzględniać różnice we właściwościach materiałów. To jest wytrzymałość i sztywność. No i tutaj w programie, jak najbardziej, zarówno z poziomu materiałów uwzględniamy tą wytrzymałość i sztywność, jak i z poziomu przekroju, z poziomu geometrii, warunków podparcia, połączeń naszych elementów. Różnice w zachowaniu się materiałów w czasie, no to tutaj przypisujemy odpowiedni czas trwania obciążenia, no i jest to związane z pełzaniem. Różnice w warunkach klimatycznych, czyli temperatura. Zmiany wilgotności, także tutaj odpowiednie klasy przyjmujemy związane z tą wilgotnością i także je omówimy dokładnie, jakie klasy wyróżniamy, jakie później właściwości z tych, z tych klas, z przypisania do tych klas wynikają. Różnice w sytuacjach obliczeniowych. Tutaj mamy etapy realizacji i zmiany warunków podparcia. No to możemy sobie wyobrazić na przykład różny, różny etap realizacji, przykładowo dla kratownicy, inaczej ona będzie pracować w fazie podnoszenia, inaczej już będzie pracować na konstrukcji. Także też tutaj musimy uwzględnić te różne sytuacje, tak aby kratownica, która bez problemu na budynku przenosi duże obciążenia, jeżeli na przykład ją podnosimy. Początkowej fazie nie w jej płaszczyźnie, tylko prostopadle do jej płaszczyzny, no to zupełnie inne zestawy sił wystąpią. No i oczywiście też musi ona te siły przenieść. Jeżeli chodzi o metodę stanów granicznych, to analizę należy prowadzić stosując następujące właściwości związane ze sztywnością. Dla analizy pierwszego rzędu. W zakresie liniowo sprężystym, jeżeli na rozkład sił wewnętrznych i momentów w elementach nie ma wpływu rozkład sztywności w konstrukcji, na przykład jeżeli wszystkie elementy charakteryzuje jednakowa zmienna właściwość w czasie, w projektowaniu należy przyjmować wartości średnie. W innym przypadku w analizie pierwszego rzędu w zakresie liniowo sprężystym, jeżeli już mamy wpływ, na rozkład sztywności, wpływ sztywności, jej rozkład ma wpływ na siły wewnętrzne i momenty, to wtedy należy przyjmować wartości średnie właściwości dostosowane do czasu trwania składowej obciążenia. Która wywołuje największe naprężenie w odniesieniu do wytrzymałości materiału? No i tutaj też, jakby poprzez odpowiednie klasy czasu trwania obciążenia, będziemy właśnie ten punkt uwzględniać. I ostatnie tutaj ostatni punkt w analizie drugiego rzędu w zakresie liniowo sprężystym należy przyjmować wartości obliczeniowe bez uwzględniania czasu trwania obciążenia. No tutaj analiza drugiego rzędu w Eurokodzie piątym, na przykład dla łuków czy ram jest przewidziana, aby ją tutaj prowadzić. Oczywiście też zawsze dla każdej konstrukcji. Można taką analizę drugiego rzędu prowadzić niezależnie od tego, jaka to jest konstrukcja, z tym, że modelowo jest to bardziej skomplikowane, bardziej czasochłonne i jakby wszelkie niedoskonałości materiałowe, odchyłki od prostoliniowości będziemy. Używalibyśmy ich, uwzględnialibyśmy je, nakładając je tutaj już na model, i tak naprawdę tej klasycznej stateczności, która tutaj w modelu jest określona. Już nie trzeba by stosować, ze względu na to, że ta analiza drugiego rzędu i nałożone imperfekcje już spowodowałyby większe siły, większe odkształcenia, także tutaj w ten sposób też można do projektowania podchodzić, ale tak jak mówię, jest to bardziej skomplikowane, bardziej czasochłonne. My skupimy się tutaj na tych podstawowych metodach Eurokodu dotyczących stateczności. Tutaj mamy jeszcze uwagę, że informacje dotyczące dostosowania końcowych wartości średnich z uwagi na czas trwania obciążenia podano w kolejnym podpunkcie i informacje dotyczące wartości obliczeniowych związanych ze sztywnością także w kolejnych punktach zostały tutaj podane. W stanach granicznych nośności moduł podatności złączy należy obliczać według wzoru, gdzie kaser odwołanie do punktu 7.1. No i tutaj, jeżeli chodzi o podatność złączy, też oczywiście, jeżeli ma to wpływ na, na rozkład sił w naszej konstrukcji, to należy to uwzględniać. Ogólnie w analizie, jeżeli połączenia mogą być w pełni traktowane jako sztywne to Eurokod 5 zaleca właśnie traktowanie ich w modelu jako sztywne a w przeciwnych wypadkach można traktować je jako przegubowe oczywiście są też stany pośrednie jeżeli chcielibyśmy to dokładniej uwzględnić to oczywiście też połączenia sprężyste na wyliczoną sprężystość można w advanced designie zadawać w stanach granicznych konstrukcji, w stanach granicznych użytkowalności, odkształcenie w następstwie oddziaływań, takich jak siły podłużne, poprzeczne, momenty zginające oraz poślizg złączach i wilgotności, nie powinno przekraczać odpowiednich wielkości granicznych, wyznaczonych z uwagi na możliwość zniszczenia materiałów, z których wykonano sufity, stropy, przegrody wewnętrzne i warstwy wykończeniowe. Oraz z uwagi na wymagania funkcjonalne i estetyczne. No czyli tutaj stan graniczny użytkowalności. No nie tylko jakby używamy go i stosujemy ze względu na same elementy drewniane, no ale także na wpływ pracy całej konstrukcji na inne części obiektu. Przemieszczenia chwilowe. U Inst należy obliczać na podstawie kombinacji oddziaływań charakterystycznych. No i tutaj właśnie ważne rozróżnienie, że te przemieszczenia chwilowe uwzględniamy z kombinacjami charakterystycznymi, które dają nam tutaj największe wartości sił, jeżeli chodzi o stany graniczne użytkowalności. I do tego stosujemy wartości średnie odpowiednich modułów sprężystości, odkształcenia postaciowego oraz modułów podatności. Czyli tutaj w tym przemieszczeniu chwilowym jeszcze nie ma wpływu na to przemieszczenie, pełzanie, i wtedy właśnie używamy tych największych zestawów sił. Natomiast jeżeli chodzi o przemieszczenia końcowe, gdzie już mamy wpływ, Zachowania się w konstrukcji jej elementów w czasie, zmiany właściwości, wtedy przemieszczenia, te końcowe UFIN, należy obliczać na podstawie kombinacji oddziaływań quasi stałych czyli tych kombinacji, które Zawierają już redukcję ze względu na część stałą obciążeń. Także tutaj właśnie te współczynniki odnajdziemy różne w zależności na przykład od klasy trwania, przepraszam, nie klasy trwania, a kategorii obciążenia. Użytkowego. No i na przykład inne będziemy mieć współczynniki redukujące dla kategorii A, czyli na przykład dla mieszkań, a inne dla kategorii E, czyli magazynów, gdzie ta część stała obciążeń no jest zdecydowanie wyższa. No i także tutaj to możemy określać w advanced designie przed kombinatoryką dla każdego. Dla każdego przypadku obciążenia bądź, bądź rodziny obciążeń, tak aby tutaj odpowiednia część stała tych obciążeń była brana pod uwagę. Jeżeli konstrukcja jest złożona z elementów lub składników o różnych właściwościach związanych z pełzaniem, odkształcenie końcowe konstrukcji należy obliczać stosując średnie wartości końcowe modułów sprężystości, odkształcenia postaciowego i podatności. W przypadku konstrukcji złożonych z elementów składników o jednakowym przebiegu pełzania i przy założeniu liniowej zależności między oddziaływaniami i odpowiednimi przemieszczeniami, przemieszczenie końcowe można obliczać w sposób uproszczony jako sumę poszczególnych przemieszczeń od Kolejnych przypadków od obciążenia stałego, od obciążeń zmiennych, no i od kolejnych obciążeń zmiennych. I tutaj mamy pokazane, jak wyliczać poszczególne składowe. I tutaj już nam się pojawia współczynnik KDEF, czyli współczynnik odkształceń. I ten współczynnik także będziemy tutaj, właśnie, wyliczać na podstawie klas odpowiednich środowiskowych. Jeżeli chodzi o kolejne składniki, no to jak widzimy, tutaj już pojawiają się też te współczynniki od części stałej obciążeń, te redukujące. No, i dzięki temu, tak naprawdę, te ugięcia końcowe, czyli w takim trwałym stanie przy długotrwałych obciążeniach, no nie liczymy ich na charakterystycznych kombinacjach, bo byłyby no, zdecydowanie większe i tutaj też dla odpowiednich kategorii obciążeń. No, odpowiednie współczynniki na podstawie probabilistyki zostały dobrane, jaka część obciążenia będzie tutaj w tym długotrwałym stanie się znajdowała. Jeżeli stosuje się wzory od 2, 3 do 25, czyli te określone właśnie 3, należy pominąć współczynniki psi2, Występujące we wzorach 616a oraz 616b, zamieszczonych w eurokodzie zerowym. I tutaj uwaga, że w większości przypadków możemy przyjmować metodę uproszczoną. No także tutaj właśnie było założenie, że jeżeli mamy jednakowy przebieg pełzania, no to wtedy możemy tą uproszczoną metodę tutaj przyjmować. Także, no, jeżeli konstrukcja składałaby się z różnych materiałów o różnym przebiegu pełzania w czasie, no wtedy już tej metody uproszczonej nie powinniśmy tutaj stosować. Jeszcze tutaj punkt szósty, w stanach granicznych użytkowalności odnoszących się do drgań należy stosować średnie wartości odpowiednich modułów sprężystości. No i też tutaj w Advanced Designie obejrzymy sobie wszędzie, gdzie, które właściwości znaleźć. Oczywiście tutaj też projektowy okres użytkowania, nas obowiązuje. Także tutaj przypomnę, jakie kategorie projektowego okresu użytkowania mamy, od 1 do 5, od orientacyjny projektowy okres dla tych poszczególnych konstrukcji no i przykładowe konstrukcje. Zwykle tutaj znajdujemy się w tej kategorii okresu użytkowania czwartej, na 50 lat, projektujemy no i tutaj po prostu konstrukcje budynków i inne konstrukcje zwykłe. Oczywiście tutaj także możemy przyjmować inne kategorie, jeżeli nasz obiekt do takowych się kwalifikuje. No i oprócz zmiany, tutaj jakby kwantyla dla obciążeń i kwantyla dla właściwości materiałowych, no będzie to miało znaczący właśnie wpływ czy na obciążenia klimatyczne, inny okres powrotu dla innych okresów użytkowania, no i także dla dla tych naszych właściwości materiałowych. Tutaj jeszcze uwaga, żeby nie traktować konstrukcji, które mogą być demontowane w celu ponownego zmontowania za konstrukcje tymczasowe. No powiedzmy rzeczywiście w jednym miejscu ona będzie do 10 lat się znajdowała, ale później ulegnie demontażowi, ponownemu montażowi i dalej będzie... Będzie pracować, także no nie kwalifikujmy w takim przypadku do konstrukcji tymczasowej. Tutaj właściwości materiałowe dla drewna litego według normy EN 338. No, i w tej normie mamy podane wszelkie właściwości na zginanie, rozciąganie wzdłuż włókien, rozciąganie w poprzek włókien i tak dalej, tutaj ściskanie, ścinanie, właściwości mechaniczne dotyczące sprężystości, no i właściwości gęstościowe. Ta gęstość także będzie tutaj ważna nie tylko ze względu na ciężar własny, ale też w pewnych współczynnikach, we współczynnikach kształtu przekroju współczynniku wysokości. Też mamy tam założenie, że dla poszczególnych, dla mniejszych niż 700 kg na metr sześcienny gęstości wtedy możemy uwzględniać te współczynniki. No a tutaj dla odpowiedniej klasy wyszukujemy sobie odpowiednich właściwości. Te właściwości normowe oczywiście też już są wprowadzone w programie, ale gdyby jakichś klas brakowało, to zawsze możemy materiały w Advanced Designie sami dodawać. Tutaj też pozwoliłem sobie zawrzeć taką uwagę, bo czasami zdarza się, że na serwisie Państwo pytacie, dlaczego w programie są inne wartości niż w normie, i przed chwilą sprawdzałem, i nie są takie same. No, tutaj tych wersji normy EN338 było wiele. No i szczególnie. Właściwie można powiedzieć jedynie tutaj zmieniały nam się właściwości dotyczące ścinania. Jak widzimy w, starszych, w starszej wersji, tutaj te właściwości były, jeżeli chodzi o ściskanie w poprzek włókien, dużo wyższe na przykład dla klasy C24 mieliśmy 5,30 megapaskala, teraz mamy 2,5 megapaskala, czyli ponad dwukrotny spadek. Natomiast jeśli chodzi o ścinanie, no to teraz jakby możemy przyjmować wyższe wartości Lekko ponad półtora raza średnio te wartości nam wzrosły. Także tutaj, jeżeli chodzi o średni moduł sprężystości, to minimalne różnice nam się tutaj pojawiły, ale też na przykład w tej nowej wersji mamy uwzględnione więcej klas, tutaj powiedzmy ta C20 jeszcze nam się tutaj znajduje. Także no, pamiętać tutaj o aktualności tej normy. No i gdzie tutaj ustawiamy te, te właściwości w Advanced Designie? Na zakładce zarządzaj. Może uruchommy sobie już pierwszy przykład ja go tutaj już właściwie mam otwartego, także proszę sobie wypakować ten, ten plik zip, który przesłałem, i nawigować do ścieżki, do przykładu, przykłady szkolenia EC5, tak się plik nazywa. Także tutaj ja też jeszcze go tutaj otworzę, żeby mieć pewność, że pracujemy na tych samych. Przykład Szkolenie EC5. Otwieramy. No i tutaj na ekranie widzimy sporo prostych przykładów, na których też będziemy omawiać poszczególne właściwości i ich wpływ. Na wymiarowanie naszych elementów. No a teraz o materiałach. Karta zarządzaj, i na tej karcie odnajdujemy materiały. No, i pojawia nam się okno, gdzie mamy dostępne najczęściej. Używane materiały, czy ostatnio przez nas dodane. Także tutaj zobaczymy, właśnie na tej liście wszystkie te, które używamy w naszej konstrukcji, i dodatkowo te najczęściej używane domyślne. Jeżeli my sobie zaznaczymy jakiś materiał, załóżmy tutaj jakąś klasę drewna. No to teraz widzimy, że przede wszystkim no jest tu oznaczenie, następnie rodzina. Rodzina jest ważna z tego powodu, że program właśnie na podstawie rodziny wie, jak dany element wymiarować według jakich zasad, czy jest to beton, czy jest to stal, czy, czy jest to drewno. Odpowiednie właściwości wymiarowania pojawią nam się dla danego elementu. Następnie, Mamy normę, i tu jest właśnie ta norma materiałowa. Tutaj dla drewna litego, EN338, dla drewna klejonego, tutaj mamy EN14080, no i jeszcze dla materiałów drewnopochodnych, klejek tutaj 14374. No i to też oczywiście ma znaczenie ze względu na to, że część współczynników właśnie zależy od tego, do, według jakiej normy te właściwości przypisujemy i jakiego to jest typu element. Czy to właśnie jest jakiś element, materiał drewnopochodny, czy to jest drewnolite, no to później też na tej podstawie program Kwalifikuje na przykład właśnie tutaj do tego współczynnika wysokości przekroju element, tak aby odpowiednie zasady zastosować. No i tutaj jeszcze mamy właściwości mechaniczne. No i tutaj sprężystości, moduł Younga, moduł Kirchhoffa, współczynnik płasona, gęstość, także tutaj dylatacja termiczna i tłumienie. Następnie, jeżeli sobie tutaj wybierzemy właściwości już według normy, no to tutaj właśnie widzimy poszczególne wytrzymałości, czy to na zginanie, czy na rozciąganie wzdłuż włókien, na ściskanie wzdłuż włókien i tak dalej. Tutaj jeszcze. Ok, dalej, jeżeli sobie. Tutaj popatrzymy na prezentację, to jeszcze takie zależności klas sortowniczych od klas wytrzymałości. No zazwyczaj nas jako projektantów bezpośrednio to nie dotyczy, gdyż po prostu zamawiamy klasę wytrzymałości bądź specyfikujemy ją tylko w projekcie, nawet zamówieniem się tutaj. Nie, nie przejmujemy. Oczywiście no, należy to uwzględnić, jeżeli na przykład jakiejś klasy drewna w naszej okolicy nie ma, to to wiadomo, że takie rzeczy, na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, ale tutaj jeżeli chodzi o zależność między klasami sortowniczymi, a klasami wytrzymałościowymi, no to właśnie na sortowniach, w tartakach to jak najbardziej już ma znaczenie. No i głównie ta, te klasy są przypisywane wizualnie. Oczywiście też są meta, metody prześwietlania, metody ultradźwiękowe do badania właściwości, do, do sprawdzania niedoskonałości, ilości senków i tak ale ciągle na rynku polskim głównie ta ocena wizualna i wyróżniamy trzy klasy sortownicze, wyborową, średniej, jakości gorszej jakości, no i tutaj zazwyczaj właśnie według tej klasy średniej jakości, także tutaj sosna, świerk to C24, jodła C18, no i modrzew C30, także też żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jak, jak te klasy wytrzymałościowe są przypisywane. Dalej, jeżeli chodzi o podstawy projektowania, to mamy zmienne podstawowe, oddziaływania i wpływ środowiska, oraz tutaj też we wpływie środowiska postanowienia ogólne. Także, oczywiście, tutaj odwołania normatywne do eurokodu pierwszego, tak abyśmy tutaj dla odpowiednich obciążeń, no, korzystali z odpowiedniej części tego eurokodu pierwszego. Także standardowo dla, tutaj dla konstrukcji projektowanej zgodnie z eurokodem 5, częścią pierwszą, no, odwołujemy się tutaj do eurokodu pierwszego i odpowiednich części. Czas trwania obciążenia i wilgotność wpływają na właściwości wytrzymałościowe. I sztywność elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych dlatego powinny być uwzględnione w obliczeniach dotyczących nośności i użytkowalności konstrukcji no jak najbardziej tutaj właśnie będą klasy użytkowania klasy trwania obciążeń i też miejsca gdzie je znajdziemy w advanced designie oraz właściwości współczynników, które, które na podstawie tych klas są odpowiednio przypisywane. Należy także uwzględnić oddziaływania wywołane zmianami wilgotności drewna. No i tutaj, jeżeli chodzi o tą wilgotność, to pojawiają nam się klasy użytkowania. Wyróżniamy trzy klasy użytkowania od, od 1 do 3. No i pierwsza, czyli jakby ta najlepsza, charakteryzuje się dla, ją dla elementów, gdzie wilgotność względna otaczającego powietrza przekracza 65% tylko kilka tygodni w roku. No i to jest wilgotność względna dla temperatury 20%, a co z tego wynika, że dla, dla większości gatunków drewna ich wilgotność w tej klasie nie przekracza 12%. Druga klasa charakteryzuje się tym, że 85% nie przekraczamy tylko przez kilka tygodni w roku. No i drewno w tej klasie dla większości gatunków nie przekracza 20%. Wilgotności. No i ostatnia klasa użytkowania, trzecia, czyli warunki, których nie spełnia klasa druga, wyższa wilgotność. No i tutaj zobaczymy, że pomiędzy klasą pierwszą a drugą takich dużych różnic we właściwościach współczynników nie ma, natomiast pomiędzy drugą a trzecią, no już jest tutaj, można powiedzieć, przepaść. Gdzie ustawiamy klasy użytkowania w, w Advanced Designie, albo w szablonie projektowym, albo we właściwościach elementu. No i teraz znów yy, przejdźmy sobie do Advanced Designa, yy, no i odnajdźmy te odpowiednie miejsca. Czyli pierwsze to właściwości elementu drewnianego. Jeżeli materiał jest Przypisany do rodziny drewna, no to na samym dole właściwości mamy wszelkie właściwości związane właśnie z wymiarowaniem drewna. No i mamy tutaj klasę użytkowania do wyboru trzy klasy, jak w normie. Także to jest pierwsze miejsce, gdzie możemy to wybrać. Tutaj jeszcze. Z takich uwag możemy sobie wyświetlić na przykład tylko właściwości drewna, no i będziemy mieć tutaj ograniczone te podstawowe właściwości. Możemy wyświetlić tylko właściwości MES, no i oczywiście możemy dostosować lub wyświetlić wszystkie. Łatwo, szybko możemy sobie tutaj zwinąć, rozwinąć poszczególne okna, czyli prawy przycisk albo rozwinąć wszystko, albo na Tutaj na szarym pasku, zwień wszystko i na przykład wyświetlić tylko te właściwości, które nas interesują, tak aby się przez nie za każdym razem nie przekopywać. Drugie miejsce, gdzie możemy ustawić tą klasę, jest to zakładka analiza i szablony projektowe. No, i tutaj możemy sobie tworzyć szablony projektowe. Pewnie część z Państwa pracowała na robocie. No, i do wymiarowania w robocie zawsze, właśnie, musieliśmy przypisywać typ pręta do. Czy do elementów stalowych, czy do drewnianych, no a także żelbetowych. Tutaj, jakby, mamy możliwość ustawienia tych właściwości indywidualnie, właśnie z pozycji właściwości, co przed chwilą sobie oglądaliśmy, albo też możemy taki szablon utworzyć i przypisywać. Tutaj też oczywiście. Jest część domyślnych, domyślnych szablonów projektowych dla EC2, dla EC3, i też do nowej wersji tutaj przygotujemy. Także jakieś podstawowe szablony dla drewna, tak aby tutaj użytkownicy mogli z nich korzystać. Jak tutaj dodać swój szablon? Wpisujemy nazwę. Na przykład słup drewniany, wybieramy rodzinę, no i dodajemy. Następnie możemy sobie tutaj ustawiać wszelkie te właściwości. No i tutaj mamy klasę użytkowania ponownie. Trzy klasy, jak w normie, odpowiednia. Wilgotność też można by ją tutaj w szablonie ustawić indywidualnie, ale jeżeli korzystamy z właściwości, to tam odpowiednie te wilgotności już zgodnie z normą są przypisywane. Także, jeżeli byśmy tutaj chcieli dokładniej określić wilgotność, no to właśnie przez szablon. No i teraz, jeżeli dodaliśmy sobie jakiś szablon. W właściwościach elementu mamy możliwość wyboru tych określonych szablonów dla odpowiedniej rodziny, także tutaj też zostaną przefiltrowane po, po materiale. No i dla drewna nie będziemy widzieć tych szablonów dla stali czy żelbetu. Tutaj, właśnie na podstawie klas użytkowania widzimy wartości współczynnika odkształceń KDF no i właśnie to co wspominałem spójrzmy sobie tutaj na drewno lite i mamy dla pierwszej klasy 06 dla drugiej 08 czyli różnica powiedzmy zależy w którą stronę patrzeć albo 33 albo 25% nie tak dużo natomiast skok z drugiej do trzeciej Klasy to już jest 2,5-krotność. To samo mamy dla drewna klejonego warstwowo, dla LVL. Jak widzimy, dokładnie te same wartości współczynnika odkształceń. Także też tutaj, jakby nawiązując do, do wcześniejszych punktów mówiących o zmianach właściwości i sztywności w czasie, no jeżeli mamy Elementy z różnych materiałów, ale są one z drewna litego, część z drewna klejonego, a część powiedzmy z LVL, no to ten współczynnik odkształceń jest taki sam dla wszystkich naszych elementów. No i też dzięki temu moglibyśmy tutaj stosować tą uproszczoną metodę obliczeń odkształceń, ze względu na to, że zmiana w zależności od warunków środowiskowych jest tutaj taka sama. Jak sobie popatrzymy dalej na inne materiały, no to widzimy, że pojawiają nam się także tutaj kreseczki oznaczające to, że w danej Klasie użytkowania nie powinniśmy w ogóle stosować takich, takich materiałów. Czyli tutaj, no, w klasie trzeciej, na pewno nie zastosujemy OSB, wszelkich płyt wiórowych, pilśniowych. No, one po prostu by napuchły od, od tej wilgotności i straciły swoje właściwości. Jedynie tutaj, jeden rodzaj sklejki według normy EN. 636 myślnik 3 jest dopuszczony, a tutaj nawet część materiałów w drugiej klasie użytkowania nie może być używana, natomiast w pierwszej wszystkie mogą być używane. Ale zwróćmy też uwagę, jak duże te współczynniki odkształceń dla tych materiałów tutaj występują. Przykładowo dla OSB mamy tutaj 2,25, dla płyt wiórowych, płyt pilśniowych także 2,25, no lub tutaj druga wartość 1,50, dla płyt pilśniowych 3. No także widać, że tutaj w czasie te właściwości, ta sztywność bardzo mocno dla tych elementów płytowych, wiórowych, Mocno spada. Kolejne zagadnienie to klasy trwania obciążeń. No i tutaj wyróżniamy klasy stałe, długotrwałe, średniotrwałe, krótkotrwałe i chwilowe. Odpowiedni rząd wielkości dla, dla tych naszych obciążeń czasu. Także tutaj też na tej podstawie możemy zakwalifikować, zróżnicować na przykład obciążenie użytkowe, gdzie właśnie dla kategorii E magazynów przypisywalibyśmy ten czas trwania klasę trwania długotrwałe, a na przykład dla zwykłego obciążenia użytkowego kategorii A czy B tutaj byśmy przypisywali klasę trwania obciążenia średnio średniotrwałą. Tutaj też uwaga, według naszego załącznika wiatru nie powinniśmy kwalifikować do obciążeń chwilowych, lecz tylko do, do krótkotrwałych. No i śniegu nie powinniśmy do krótkotrwałych, a do średniotrwałych. Także no tutaj śnieg chociażby z naszych warunków. Środowiskowych, usytuowania geograficznego, tak tutaj powinien być kwalifikowany. No i też, gdzie ustawiamy te właściwości w, w advanced designie? Jak mamy utworzone przypadki, też tutaj rozróżnimy sobie. Że ten nagłówek, gdzie mamy obciążenia stałe, jest to rodzina natomiast w rodzinie znajdują się przypadki. No i inne mamy właściwości dla rodzin, a inne dla przypadków. I tak właśnie czas trwania mamy zdefiniowany dla, dla przypadków. Jeżeli sobie teraz przejdziemy do, do Advanced Designer jeszcze, to też no spójrzmy właśnie jak to wygląda. Teraz zaznaczam Rodziny obciążeń. No, i jak sobie spojrzymy, te rodziny tutaj przede wszystkim mają współczynniki już predefiniowane zgodnie z normą do kombinatoryki. Dwa mają jeszcze tutaj właściwość, czy efekt tych obciążeń będzie korzystny, niekorzystny, czy Zarówno korzystny, jak i niekorzystny. No i tutaj z odpowiednimi współczynnikami będą te obciążenia brane pod uwagę do, do kombinatoryki. Także, jeżeli załóżmy, nasz ciężar własny ciężar konstrukcji byłby dominujący i Tutaj, powiedzmy, nie byłoby niebezpieczeństwa, że konstrukcja na skutek sania wiatru będzie odrywana, lub to ssanie wiatru spowoduje, powiedzmy, występowanie momentów zginających na przeciwnych włóknach. No to właściwie wystarczyłoby użyć tutaj. Opcji tylko niekorzystny. Natomiast no, tutaj konstrukcje drewniane zazwyczaj dosyć lekkie. Te, ten ciężar własny nie jest, nie jest dominujący. No i też w przykładzie późniejszym zobaczymy sobie rzeczywiście, że ten ciężar własny także. Często należy uwzględnić jako korzystny i on wtedy ze współczynnikiem 1.0 wejdzie nam do kombinacji, a na przykład dominujący wiatr sanie tego wiatru ze współczynnikiem 1,5. No i będziemy mieć akurat taką sytuację dla kleszczy, które, które po prostu zapracują nam na ściskanie, a nie na rozciąganie, jak to będzie miało jak to będzie miało Tutaj miejsce przy obciążeniach grawitacyjnych skierowanych w dół. Dla rodzin, na przykład obciążenia zmiennego, no dodatkowo tutaj pojawia się kategoria użytkowania. To o czym wspominałem, czyli tutaj też odpowiednią kategorię wybierając, no będziemy mieć odpowiednie współczynniki częściowe. W kombinacjach też te redukcyjne do, do części stałej obciążeń. No i to oczywiście należy tutaj zdefiniować. Także, jeżeli chodzi o obciążenia zmienne, to tutaj możliwość grupowania obciążeń. No i tutaj program przy grupowaniu obciążeń uprości, jakby odrobinę, tworzenie kombinatoryki, potworzy sobie kombinację. Proste i później będzie je pobierał do kolejnych kombinacji, tak aby jakby większą przejrzystość tutaj zachować. No i tutaj dla obciążeń zmiennych już nam się pojawia czas trwania, czas trwania obciążeń. No i to zgodnie z tabelką, którą przed chwilą widzieliśmy, także tutaj ustawiamy. I na tej podstawie, co ważne, też będzie tworzona kombinatoryka i przypisywane poszczególne czasy trwania obciążeń poszczególnym kombinacjom według zasady, którą zaraz sobie zobaczymy na prezentacji. Też jeżeli chodzi o śnieg i tutaj przypadki obciążenia śniegiem. W tej chwili, na co tutaj chcę zwrócić uwagę, domyślnie w programie śnieg jest traktowany jako krótkotrwały. Także to już jest zgłoszone, żeby dla naszej lokalizacji było poprawione na średniotrwałe. Także w nowej wersji już domyślnie będzie jako średniotrwały. Teraz zwracam na to uwagę, żeby tutaj te. Przypadki śniegu sobie ręcznie zmienić, tak aby odpowiednio później kombinatoryka dla tych przypadków była tworzona. Wiatr tutaj jako krótkotrwały, także, także tutaj akurat w pełni poprawnie. No i teraz na podstawie, zarówno klasy użytkowania, jak i Klasy trwania obciążenia wyznaczamy współczynniki KMOT, czyli współczynniki modyfikujące właściwości wytrzymałości naszych elementów. Tutaj, jak widzimy, znowu mamy podobną zależność, co dla współczynnika odkształceń. Czyli wartości dla drewna. Litego dla drewna klejonego warstwowo e, oraz dla LVL. Nam się tutaj pokrywają, także są no, dokładnie e, takie same, jak sobie popatrzymy, e, dla e, odpowiedniej, e, odpowiednich klas. Natomiast tutaj e, już dla e, innych materiałów e, te. Wartości nam zaczynają tutaj spadać. Jeszcze dla sklejki mamy te same właściwości. Tutaj współczynnika modyfikującego. Natomiast jak sobie spojrzymy, no to dla płyty OSB, dla płyt wiórowych, no tutaj dla obciążeń o klasie trwania stałej, no mamy bardzo już niskie wartości. Także, no powiedzmy, ograniczenie. Tych właściwości charakterystycznych do około 20-30% dla tych materiałów, no już jest znaczącym, znaczącym ograniczeniem. Także tutaj na pewno o tym musimy pamiętać. Tutaj właśnie jeszcze ta zasada dotycząca tworzenia kombinacji. Czyli, jeżeli kombinacja obciążeń składa się z oddziaływań należących do różnych klas trwania obciążenia, czyli tutaj przykładowo mamy obciążenie stałe, obciążenie zmienne, długotrwałe, gdzieś tam nam się pojawia obciążenie zmienne, średniotrwałe, do tego śnieg, wiatr. Każdy z tych przypadków ma inny czas trwania, to wtedy. Należy wybrać taką wartość współczynnika KMOD, która odpowiada oddziaływaniu krótszemu. I na przykład dla kombinacji działanie stałe i działanie krótkotrwałe należy zastosować wartość współczynnika modyfikującego odpowiadającą działaniu krótkotrwałemu. No i właśnie tutaj ten generator kombinacji już to uwzględnia. Także jak widzimy, jeżeli tutaj mieliśmy tylko obciążenie stałe, no to czas trwania kombinacji jest stały. Jeżeli mieliśmy obciążenie stałe i długotrwałe, no to program wybiera krótszy czas trwania długotrwałe. Jeżeli mieliśmy tutaj powiedzmy wiatr jako najkrócej działające obciążenie, no to cała kombinacja także jest krótkotrwała. No i tutaj wszelkie, wszystkie te kombinacje zostaną tutaj w ten, w ten sposób dobrane. Spójrzmy sobie na to w advanced designie, jak to wygląda. Przejdźmy do Kombinatoryki, czyli albo dwukrotne kliknięcie na kombinację, albo prawy przycisk właściwości. No i przechodzimy do naszych kombinacji. Przejdźmy na zakładkę drewno. No i tutaj, dla odpowiedniego stanu granicznego, czy to dla obliczeń profili, właśnie mamy tutaj te zależności, czy to dla obliczeń. Ugięcia, także mamy te zależności odpowiednio dobrane. No, i tutaj też jeszcze różnica pomiędzy tym, co widzimy w advanced designie, a tym, co mieliśmy na slajdzie. Proszę też zwrócić uwagę, że tutaj mieliśmy czas trwania jako długotrwały dla tej kombinacji z 2Q, ale współczynnik tutaj. Redukcyjny był na poziomie 0,3. Także no tutaj trzeba uważać, z czego to wynika. Ano z tego, że rodzina była zakwalifikowana jako kategoria A, pomieszczenia mieszkalne, natomiast przypadek był ustawiony na długotrwałe. No i wtedy tak, kombinację dostaniemy. O czasie trwania długotrwałe, ale współczynnik Psi2, ten związany z częścią stałą obciążeń zmiennych, dostaliśmy jak dla kategorii A, czyli 0,3. No także tutaj wszystko się łączy. No i musimy to oczywiście odpowiednio uwzględniać, tak aby otrzymywać tutaj poprawne właściwości. Kolejny punkt dotyczy metody współczynników częściowych i obliczania wartości obliczeniowych naszych właściwości materiałowych. No i tutaj mamy właśnie podany wzór, jak obliczać te, te właściwości wartości obliczeniowe. Także. Charakterystyczną wytrzymałość mnożymy przez nasz współczynnik modyfikujący, ten z uwagi na czas trwania obciążenia i wilgotność, a następnie dzielimy to jeszcze poprzez współczynnik częściowy bezpieczeństwa materiału. No i ten współczynnik też różni nam się tutaj dla różnych materiałów. No, jest on związany z jednorodnością naszych materiałów. Także spójrzmy sobie tutaj na tabelę z tym współczynnikiem. No i przykładowo dla drewna litego mamy tutaj gamma m równe 1,3. Dla drewna klejonego warstwowo, no, które już jest bardziej sortowane, poszczególne warstwy są tutaj bardziej jednorodne, mamy niższy współczynnik. Natomiast dla LVL, sklejki czy płyty OSB, których jednorodność jest na jeszcze wyższym poziomie, na przykład no, dla LVL te cienkie forniry, bardzo twarde, usytuowane włóknami głównie tutaj w jednym kierunku wszystko to na procesie produkcji też jest sprawdzane, no, współczynnik gamma M jeszcze niższy. Dla pozostałych tutaj materiałów wszelkich płyt pilśniowych, wiurowych, także mamy 1,3, no a tutaj jeszcze pojawiają nam się współczynniki bezpieczeństwa dla złączy. No i tutaj dla wszelkich łączników mechanicznych domyślnie mamy 1,3. Natomiast dla płytek kolczastych możemy przyjmować 1,25. No i z czego to wynika? No Z tego, że płytki kolczaste bardzo fajnie rozkładają nam naprężenia, dosyć jednorodnie. No przez to, że tych punktów zaczepienia jest całkiem sporo w obszarze połączenia, no to też ta jednorodność rozkładu tych naprężeń jest korzystniejsza i możemy przyjmować tutaj niższy współczynnik natomiast dla kombinacji wyjątkowych no 1.0 jak w większości kombinacji sytuacji wyjątkowych przyjmujemy 1.0 Gdzie odnajdziemy współczynnik gamma M w Advanced Designie no znów na karcie Zarządzaj w materiałach i po zaznaczeniu odpowiedniego materiału, znajdźmy sobie jakiś drewniany współczynnik gamma M. Odpowiedni tutaj jest wprowadzony. Tutaj wybrałem klasę drewna litego. Jeżeli wybieram klejone no to oczywiście współczynnik tutaj 1,25 zgodnie z tabelą. Jeżeli wybieram tutaj LVL, no to mamy tutaj 1,2 współczynnik. Też będąc jeszcze przy materiałach, wspomnę tutaj o bibliotekach. Kliknijmy sobie, właśnie na przycisk biblioteki. No i tutaj wybierając odpowiednią rodzinę, a następnie normę, no będziemy tutaj mieli odpowiednie klasy drewna wylistowane. Także jeżeli chcemy je zaimportować, zaznaczamy odpowiednią, klikamy importuj. Jeżeli natomiast utworzyliśmy sobie tutaj jakąś, jakiś materiał, to zawsze... Po zaznaczeniu możemy go wyeksportować do bibliotek, no i te biblioteki, one tutaj są w osobnym pliku trzymane, i dzięki takiemu eksportowi do bibliotek będziemy mogli używać tego materiału. Tak, jak na przykład tutaj, ja sobie wprowadziłem ten materiał LVL z ręki. No będziemy mogli go używać także w, w innych projektach, no co jest no zdecydowanie wygodne. Nie trzeba tego za każdym razem wprowadzać do programu. No, i tutaj zaczynają się już właściwości współczynników, wartości współczynników. I pierwszy z tych współczynników, ten, o którym wspominałem, to współczynnik KH. No i to jest współczynnik właśnie wysokości przekroju i dla różnych tutaj materiałów, różnych grup materiałów będziemy go wyznaczać według innych zasad. Jeżeli chodzi o drewnolite, wyznaczamy ten współczynnik ze wzoru z minimum Tutaj 150 przez wysokość naszego elementu podniesionego do odpowiedniej potęgi, lub jeżeli ta wartość jest wyższa, no to oczywiście bierzemy 1,3. Ale kiedy w ogóle będziemy stosować ten wzór, bo tutaj są założenia. I mamy tutaj, że przekrój prostokątny, gęstość charakterystyczna mniejsza od 700 kg na metr sześcienny. No jak widzieliśmy też w tych właściwościach w Advanced Designie, mało która klasa, czy we właściwościach EN 338, bodajże tylko jedna klasa miała wyższą gęstość niż te 700 kg na metr sześcienny. Także praktycznie dla drewna litego, jeżeli jest o przekroju prostokątnym, no to praktycznie zawsze będziemy stosować ten Współczynnik. Ważna jest także właśnie wartość odniesienia dla wysokości elementu zginanego lub szerokości elementu rozciąganego i wynosi ona 150 mm. Także tutaj wyliczamy ten współczynnik dla wysokości o wartości mniejszej niż 150 mm. No, i wtedy nasze wartości charakterystyczne dodatkowo wymnażamy przez ten współczynnik, no co pozwala nam tak naprawdę zwiększyć nośność naszego przekroju. Tutaj ten współczynnik, to co wspomniałem, jest wyliczany według różnych zasad dla różnych materiałów. No i tutaj Ważna będzie norma dla naszego materiału w advanced designie. No i ze względu na tą normę, program będzie odpowiednio dobierał wzory dla wyliczania tych współczynników. Tutaj przykładowo dla drewna klejonego warstwowo, no już mamy tą wysokość odniesienia na poziomie 600 mm. Jeżeli ona jest mniejsza, no to wtedy wyliczamy współczynnik KH z tego wzoru. Następnie, jeżeli chodzi o LVL, też tutaj wysokość odniesienia, inna norma, według której tutaj przyjmujemy te wzory, także inna. No i wysokość odniesienia 300 mm. No ale tutaj jeszcze dla LVL pojawia się Dodatkowa zasada, czyli dla zasada dla długości. Mamy tutaj dodatkową wartość odniesienia dla długości 3000 mm i dla długości przy rozciąganiu innej niż 3000 mm, dodatkowo należy pomnożyć wartość charakterystyczną tutaj wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż Włókien przez współczynnik KL, czyli oprócz KH mamy także tutaj przy rozciąganiu współczynnik KL. Jak oblicza to Advanced Design? No, tak jak wspominałem, czyli przede wszystkim sprawdza, jaka jest norma dla danego materiału, następnie bierze odpowiednie formuły według tej normy. No, i w wynikach możemy zobaczyć, jak dany współczynnik jest wyliczony na podstawie wymiarów przekroju. Także, no tutaj przykładowo, dla drewna litego, spójrzmy sobie, tutaj mamy C24, drewno lite, wymiar wysokości 18 cm. No i nasz współczynnik KH od MY, czyli od zginania w silnej płaszczyźnie, mamy tutaj 1,0. Natomiast dla słabej płaszczyzny, gdzie tak naprawdę naszą wysokością jest 8, no to tutaj mamy 1,134, czyli z tego wzorku, gdzie tutaj mieliśmy to 150 przez nasze H, Czyli tutaj 80 do potęgi 0,2 zostało to odpowiednio wyliczone. No i ta wartość 1,134 była mniejsza od 1,3, które także we wzorze mieliśmy, więc to zostało tutaj przez program dobrane. Oczywiście też współczynniki modyfikujące, współczynniki odkształceń z odpowiedniej. Tabeli, które sobie oglądaliśmy na podstawie czasu trwania obciążenia, na podstawie klasy środowiskowej, też tutaj zostają dobrane. Kolejny współczynnik to współczynnik KCR. No, i tutaj na tym współczynniku, przygotowując przykłady dla naszego szkolenia, można powiedzieć, że odrobinę się złapałem. Też zobaczymy sobie specjalnie. Zostawiłem ten przykład, gdzie właśnie decydujące było obliczenie wytrzymałości na ścinanie. I ten współczynnik KCR, on redukuje nam szerokość naszego elementu do szerokości efektywnej, ze względu na jednoczesne ścinanie elementów zginanych. Także no, rzadko kiedy występuje sytuacja, żeby element był tylko ścinany, więc w 99% przypadków będziemy tej redukcji dokonywać, gdyż nasz element jest także zginany. No tutaj to zginanie może prowadzić do jakichś drobnych pęknięć w strukturze naszego elementu, co właśnie zmniejsza jego wytrzymałość na ścinanie, no i stąd te współczynniki. No i właśnie tutaj przy modelowaniu takiego dość krótkiego nadproża i sprawdzaniu ścinania tego nadproża dla drewna litego i dla drewna klejonego warstwowego mamy współczynnik 067, natomiast w momencie jak sobie zmieniłem materiał na LVL, żeby tutaj skorzystać ze zdecydowanie większej wytrzymałości tego materiału na ścinanie, no wytrzymałość znacząco skacze w górę, choćby też z tego względu, że ten współczynnik KCR jest także tutaj większy. Tutaj już o trwałości konstrukcji, więc może też przejdźmy sobie do kilku przykładów, żeby trochę tej teorii przemieszać z odrobiną praktyki i popatrzeć na pewne dodatkowe właściwości, które wynikają nie tylko z, tutaj z normy, ale także z samych właściwości ustawień metody elementów skończonych. Na samej górze mamy tutaj trzy beleczki i pierwsza jest opisana jako Bernoulli, druga jako Timoszenko. Czym się to charakteryzuje, jakie mamy różnice? Po zaznaczeniu elementu w jego właściwościach w rodzaju mamy różne tutaj właśnie rodzaje elementu. No i mamy pręd kratowy. Pręd kratowy on nam tutaj przenosi tylko siły osiowe, także domyślnie zostaną wprowadzone zwolnienia na końcach rotacyjne. No i taki element poza momentem wynikającym z jego ciężaru własnego. Nie będzie nam tutaj e, przenosił e, momentów, będzie pracował tylko na siły podłużne. Następnie mamy belkę i belkę krótką. Belka jest to belka Bernoulliego, belka krótka jest to belka Timoszenki. Czym ona się różni? Belka Bernoulliego nie uwzględnia wpływu ścinania na e, odkształcenia... E, na odkształcenia, na ugięcia elementów. I tutaj też w normie mamy jakby rozróżnienie, kiedy, kiedy stosować jakie wzory z uwzględnieniem ścinania bądź bez uwzględnienia ścinania no i w zależności od stosunku długości do wysokości przekroju poprzecznego także w normie przy tym obliczeniu ugięć korzystamy, można by powiedzieć trochę Nieświadomie z belki Bernoulli'ego czy z belki Timoszenki. Także, jeżeli element jest odpowiednio krótki i ścinanie będzie miało znaczący wpływ na przemieszczenia, no to wtedy w programie na pewno zastosujemy właśnie belkę krótką, czyli belkę Timoszenki. No i tutaj po przeliczeniu zobaczymy sobie że te wartości minimalnie się tutaj różnią. Także użyjmy teraz tutaj opcji analiza i utwórzmy nowy model analityczny z obliczeniami MES. Także na razie powiedzmy bez wymiarowania drewna, obejrzymy sobie tylko wyniki z MES. -u. Okej, okay. wyniki statyki już mamy tutaj dostępne. I teraz też, jeżeli chodzi o pracę w, w advanced designie, no to jak Państwo pewnie już zwrócili uwagę, elementy liniowe także są siatkowane. Także no, ma to wpływ na. Obliczenia, gęstość tej siatki, no z tego względu, że w odpowiednich elementach skończonych program później wymiaruje taki element. Także, no, jeżeli chodzi o kształt sił, no to oczywiście tutaj w większości przypadków wystarczają węzły skrajne, ale jeżeli tutaj jakieś elementy dochodzą, no to też domyślnie, w programach na połączeniu elementu tworzone są węzły, także jest tak w Advanced Designie, ale do tego jeszcze ten element jest siatkowany. No i teraz sprawdźmy sobie właśnie przemieszczenia dla tych naszych dwóch belek. Tutaj już domyślnie powinny być przemieszczenia, możliwość wyboru w przypadku czy kombinacji z listy, no i odpowiedni typ tutaj właśnie wyników. Wyświetlamy sobie te nasze odkształcenia, no i tutaj akurat w tym pliku jako kolory widzę, że jest to zastosowane, oczywiście typ, typ wyników, typ postprocessingu możemy tutaj zmieniać. Jeżeli chodzi o wartości tutaj maksymalne w przęśle, no to widzimy, że dla belki Bernoulli'ego mamy niecały milimetr 0,91, 0,914, może przy tej dokładności pozostańmy, natomiast dla Timoszenki 0,936, także no tutaj... Minimalnie około tam 2% większe jest to ugięcie, jeżeli my w typie, w rodzaju naszego elementu skończonego uwzględniamy wpływ ścinania na odkształcenie. No także tutaj to jest taka pierwsza jakby różnica. I też te ugięcia. Zależące od rodzaju elementu skończonego, będą brane pod uwagę do, do wymiarowania naszych elementów. No i tutaj, jeżeli mamy obliczoną statykę, to często też widzę, jak klienci pracują, po prostu wracają do modelu i tworzą, jakby na nowo, cały model z wymiarowaniem. My tego nie musimy tak naprawdę robić, jeżeli już sobie tą statykę przeliczyliśmy. Możemy ją, właśnie tak jak to zrobiłem, otworzyć bieżący model analityczny. No i dzięki temu, no, przy większych modelach zaoszczędzimy sporo czasu, a możemy tutaj wykonać wymiarowanie raz, że tylko dla danego materiału, dla elementów z danego materiału, dwa, ewentualnie, Możemy wykonać obliczenia na selekcji. Jeżeli model, element jest zaznaczony, wybieramy obliczenia dla drewna, no i program nas zapyta, czy chcemy tylko dla wybranych elementów to przeliczyć, czy dla wszystkich. No także, jeżeli prowadzimy sobie jakąś optymalizację geometryczną, a, a nie tylko załóżmy zmianę przekroju. No to na pewno szybciej tutaj będzie ją prowadzić na selekcji, no ale też pamiętajmy o tym, że taką optymalizację powinniśmy prowadzić jako wstępną, z tego względu, że jeżeli nasza konstrukcja nie jest statycznie wyznaczalna, no to zmiana sztywności. Naszych elementów wpłynie na zmianę sił. No, oczywiście, też tutaj jeszcze ciężar własny dochodzi, no ale powiedzmy, tutaj w, mniejszej, w mniejszym stopniu będzie miał wpływ na te siły wewnętrzne, ale jeżeli jest to już układ przestrzenny, no to rozkład sztywności w naszym modelu będzie miał wpływ także na siły w innych elementach. No i tutaj powiedzmy, przeliczmy sobie tylko, ten wybrany element, no praktycznie w, błyskawicznie, tutaj nam się przeliczył. Pojawiła się dodatkowa zakładka z wynikami dla drewna. No i tutaj już możemy poszczególne wielkości i ich wartości wyświetlać. Przykładowo współczynnik KDF. No, dla całego elementu został tu dobrany na 0,6. Oczywiście w tym momencie, jeżeli sobie wyświetlamy te wielkości, no to mamy tylko na tym zwymiarowanym elemencie. Gdybyśmy chcieli dowymiarować kolejny element, no i znów na selekcji, no to teraz możemy już wyświetlać na tych obydwu z wymiarowanych elementach no ale zawsze też możemy na selekcji sobie wyświetlić nasze wyniki czyli po prostu wybieramy odpowiedni element wyświetlamy te wartości tu oczywiście też inne wielkości i na przykład ugięcie chwilowe dla naszych elementów no i jak widzimy też pomimo że te elementy są tak samo obciążone, no to różnica pomiędzy rodzajem, rodzajem naszego elementu skończonego, także tutaj ma znaczenie. No ale widać, że znów jest to około 2-3% maksymalnie przy takim stosunku. Tutaj długości do wysokości przekroju poprzecznego. Oczywiście, im element krótszy, im większy wpływ ścinania, tym ta różnica będzie tutaj większa. No i tutaj, jeszcze właśnie to, o czym wspomniałem. Przejedźmy sobie do naszych elementów opisanych jako nadproża, czyli przedostatni rząd w naszym. Modelu. No i wykonajmy już obliczenia drewna dla wszystkich elementów, czyli albo bez zaznaczania, po prostu przeliczmy te nasze elementy, albo po zaznaczeniu, jeżeli wybierzemy opcję wymiarowania, no to wtedy zaznaczamy nie. No i teraz mamy tutaj nadproża z drewna klejonego. A następnie z klejonych warstwowo z LVL. I dla nich wyświetlmy sobie wytrzymałość. Czyli tutaj w wynikach dla drewna znajdźmy wytrzymałość. I wybierzmy sobie wytężenie SGN, ścinanie SD. No i jak tutaj spojrzymy na nasze wykresy, no to wytężenie dla ścinania naszego nadproża GL24H, no mamy tutaj 100%, dla LVL o grubości 75 mm mamy 52%. Tutaj oczywiście... Możemy sobie jeszcze wyświetlić nasze przekroje tak aby łatwiej nam tutaj było zobaczyć różnice. Oczywiście też możemy skonfigurować tylko podpowiedzi. Gdzie konfigurujemy podpowiedzi? No tutaj na pasku na dole obok tej podkowy snapów trybów lokalizacji mamy tutaj taką tabelkę z żarówką po dwukrotnym kliknięciu. Możemy wszelkie dostępne atrybuty z lewej strony przerzucać na prawą stronę no i właśnie te atrybuty zostaną wyświetlone po najechaniu na nasz element. Tutaj też ważne, żeby te podpowiedzi były aktywne, wtedy możemy je widzieć. Jeżeli jest nieaktywne, no to nic po najechaniu na nasz element się tutaj nie, nie pokaże. No więc to jest jeden sposób. Jak sobie tutaj najedziemy to, ten pierwszy nasz element widzimy. Materiał GL24H. Tutaj dodatkowo jest przekrój 8 na 24. Długość 1,8 metra. No ale też możemy to wyświetlić na stałe i tutaj, żeby wyświetlić jakieś oznaczenia, to Alt X, czyli ustawienia wyświetlania, bądź tutaj prawy przycisk w wolnym polu, wybieramy ustawienia wyświetlania, i tutaj w okienku po lewej stronie na dole rozwijamy sobie model. Szukamy elementu liniowego, i jako oznaczenie klikamy na plusa. I znów z lewej na prawą stronę przerzucamy. Także wybierzmy sobie, powiedzmy, materiał, przekrój, na prawą stronę przerzucamy, klikamy OK. OK. No i tutaj te nasze elementy zostaną opisane. No i teraz, właśnie ta różnica wynikająca ze, ze współczynnika KCL. Jak najłatwiej ją tutaj Zauważyć. No, sprawdźmy sobie, może naprężenia na naszym elemencie i e, może niech to będą naprężenia S, X, Y. E, czy na pewno nie? SXZ to powinny być. Ok. No i wyświetliły nam się tutaj. Naprężenia od, yy, od ciężaru własnego i widzimy, że no, wraz z ograniczaniem wymiaru przekroju, z ograniczaniem szerokości, no, ze statyki te naprężenia po prostu nam rosną. Dzielimy poprzez mniejsze pole przekroju. Dostajemy wyższą wartość przy tej samej sile. Jak najbardziej logiczne. Natomiast jeżeli my sobie wejdziemy. Wyniki dla drewna i z wytrzymałości z pierwszej listy wybierzemy sobie naprężenie SGN, ścinanie SD. No to tutaj już widzimy, że coś nam tutaj można powiedzieć nie gra. Dlaczego element o większym przekroju przy tych samych obciążeniach ma zdecydowanie wyższe naprężenia ścinające niż element o mniejszym przekroju. No oczywiście też można by się tutaj doszukiwać różnicy w gęstości, że ten element jest po prostu cięższy i ze względu na większy przekrój. No, ale to nie są różnice tego. Rzędu. Tutaj powinniśmy mieć albo po przecinku jakąś różnicę, albo no może na pierwszym miejscu przed przecinkiem. No tutaj, właśnie nam się ujawnia współczynnik KCR, gdzie dla drewna litego i klejonego naszą szerokość dodatkowo mnożymy razy 0,67. Natomiast dla LVL-a już mamy ten współczynnik KCR, Równy 1,0. Tutaj sobie wróćmy, właśnie do niego. O, tutaj mamy tą tabelkę, no i to jest właśnie wpływ tego e, współczynnika. E, no także e, stosując inny materiał, mamy inne zasady, od razu te nasze naprężenia nam w przekroju spadają. No a dodatkowo jeszcze mamy wyższe wytrzymałości LVL na ścinanie niż drewna litego czy, czy klejonego. No i stąd jakby na elementy pracujące głównie na ścinanie no często warto Zastosować elementy z LVL. Też dosyć popularne, jeżeli w nadprożach chcemy schować dodatkowo rolety w oknach, no to przy elemencie 8 na 24 załóżmy, jeżeli ściana cała niech będzie powiedzmy 20, no to zostaje nam 12 cm. Natomiast przy Tutaj elemencie o grubości 4,5, no już zostaje 15,5. Także no tutaj zdecydowanie więcej. No a dodatkowo zawsze można powiedzmy odrobinę pójść w wysokość i jeszcze ten element odchudzić. No i jakby tutaj, jeżeli architekt o tą estetykę chce zadbać, no to my możemy zaproponować takie rozwiązanie.